cześć! Zapraszam Was na Hokus Pokus z Różową Panderą, dziś po raz szósty. Powiem Wam, że nie odkryłam niczego w czasie montażu, tak jak poprzednio mi się udało. Jednak poza mam nagranie, postanowiłam trochę pograć i dojść do tego w ogóle, o co chodzi, dlaczego nie pojawia mi się żadne zadanie. No i Wam pokażę dlaczego. Nie wiem tak naprawdę, co się stanie, jeśli użyję tego czegoś, bo nie wchodziłam, bo nie grałam dalej. Nie chciałam sobie psuć zabawy i mojej reakcji na żywo. Ale idziemy do domku, tak, tym razem do domu. Tyle razy tam chodziłam, poszukując jakichś informacji. No nic nie wychodziło. No a teraz tak. Teraz tak, kiedy nie mogłam wpaść na rozwiązanie. Znaczy nawet w sumie nie na rozwiązanie, bo żadnej zagadki jakby nie mamy. Zagadką jest brak zagadki, o tak powiem. Idziemy do dzieci. Trochę przyspieszę Różową Panderę, po schodach śmiga szybciutko. I wiecie co z tymi dziećmi? Przybywam ze składnikami. Świetnie! Gdzie to wszystko jest? Potrzebujemy jeszcze szerokiego uśmiechu. I to najlepiej takiego, który poznał dotkliwe zimno. Jeszcze sobie przypomnimy. Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie. Proszę. I wiecie, co muszę zrobić? Muszę im dać... Tak, mamuta. Nie wiem jak i o co chodzi, ale podświetlał mi się tutaj mamut. Ciekawe, w sumie nie sprawdzałam, co by ona powiedziała. Dlatego... Co to nam da? Aha, ona nie wie, co to nam da, on też nie wie. Bo wcześniej próbowała, myśli... O, wyjąłam! Na kocioł, dobra. Co to właściwie jest? Aby stworzyć magiczną księżniczkę, potrzebujemy szerokiego uśmiechu, który poznał dotkliwe zimno. No i? Mamuty mają bardzo szerokie uśmiechy. No i bardzo marzły. Ten się jakoś nie śmieje. Liczę na ciebie. Znasz jakieś fajne dowcipy? Co to jest? Chodzi i bije. To stary jak świat. Zegar. Dresiarz. Mieszkał w lesie i nie zna młodzieńców z paskami na dresie. O! Komuś mózg wyskoczył. Zabawne. Czy to był szeroki uśmiech? W miarę. No, to jakoś nam idzie. Nie damy sobie rady bez elementu ninji. Nie dałoby rady zapisać ją na jakiś kurs? Albo co? Chcę walczyć jak ninja! Lepiej coś wykombinuj. Czy on mi grozi? No i dobra, i super, odkryłam. Odkryłam tyle, że nic nie odkryłam. Mam jedynie pasek i teraz Starusia. Serio, rzucę pasek? Głowę dam, że ten czarny pas tak uzbroi naszą małą księżniczkę, że bez trudu będzie mogła położyć dorodnego wielbiciela siłowni. Aaa, czarny pas! No tak, trochę naciągane, ale może się uda. Niech czar się dokona. Niech się zjawi księżniczka na miejscu tego potwora! Czy wierzymy w jego umiejętności? O! Coś wyszło. Coś spadło? Ty jesteś! Księżniczką umierającą z głodu i zakręconą z pragnienia! Co się wydarzyło? Lewicuje. Odpoczywa lewitując. Odpoczywa. Mały relaksik pod sufitem. Oszalałeś? Właśnie zeżarła moje zatrute jabłko. Zabójcze jabłko. Rany, Julek. Co teraz będzie?
Kurczę, co za dzień! Słyszysz mnie? Takie dni jak ten trzeba przespać. Zawsze patrz na jaśniejszą stronę problemu. Pamiętaj, że wciąż jesteś... masz rację, masz przechlapany dzionek. Co my teraz zrobimy? Nie panikuj, przecież cała ta akcja z otrutą śpiącą królewną to standard. Przecież w każdej bajce pojawia się ten motyw. No oczywiście, że wiem, jak odwrócić to zaklęcie. Nigdy nie mówiłem, że tego nie wiem. Tak na dobrą sprawę, zaklęcie nie stanowi tu żadnego problemu. Od razu mi lepiej, Natanku. No to dawaj, ulecz ją i napraw przy okazji resztę mojej księgi wiedzy. Tak, mogę odwrócić to zaklęcie. Niestety, nie mogę uczynić tego teraz. Problem w tym, że będę potrzebował nowych magicznych składników. No tak, można było się tego spodziewać. Nieśmiertelną, magiczną księżniczką, ninja, syrenkę. Rozumiem, a jakie składniki będą nam potrzebne? To bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest banalna. No. Oświecisz mnie? Tak. Jasne. Aby ocucić otrutą księżniczkę, potrzebujemy tylko dwóch księcia rzeczy. Z bajki. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy? Ach, luzik. Rusz się, różowa pantero, bo życie tego dzieciaka wisi. To jest... lewituje na włosku. Czy twój głos się zmienia? Chyba przeżywasz mutację nieco wcześniej niż twoi rówieśnicy. Cieszę się, że mogłem przy tym być. Nawiedził go wiaderny i opętał. Fajnie, nośnik ludzkiej duszy i... Aha. I ten mamut tak zostanie tutaj, czy możemy go z powrotem sobie wziąć do kieszeni? No cóż... Nie możemy nic zrobić z mamutem. No spoko, będzie sobie tutaj stał. Księżniczka co nam powie? Nic nam nie powie? Chrapie sobie. Dobrze, nie przeszkadzajmy jej. Powiesz mi jeszcze coś? Pośpiesz się, różowy! No. Musimy obudzić Violet! Z chęcią. No dobra, to chyba już nic więcej tutaj nie zrobię. Fajnie, cieszę się, że udało mi się wpaść na ten pomysł, żeby przyprowadzić tutaj tego mamuta. I coś czuję, że chyba ruszymy gdzieś indziej, że w tamtych lokacjach już mamy wszystko załatwione. Więc transferusiu, prowadź. O, patrzcie, miałam rację. Nowe mamy lokalizacje. Żyrafa i tutaj... Nie wiem, kto to? Jakaś pani? Trudny wybór. Chodźmy do żyrafy. Wreszcie coś nowego. I znowu trudne zagadki. No i gdzie wylądowaliśmy? Świetnie! Kolejne strony z mojej księgi wiedzy. Dobra, dawaj. Już za kilka chwil wejdziecie do tego kosza i wzniesiemy się w powietrze. Ja też? Wtedy rozpoczniemy naszą podróż nad rezerwatem Masajów Mara. Ruszymy w kierunku Jeziora Wiktorii. Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. Najgłębszym jeziorem jest zaś Bajkał, ale to już inna historia. Rosyjska. O, rany! Urwał się uchwyt od linki regulującej moc palnika. Potrzebuję czegoś, żeby go zastąpić. Wszyscy się zgadzają? Nie, to nie jest dobra nowina.
Okej, coś czuję, że będziemy musieli mu pomóc, ale najpierw, bo jeszcze możemy gdzieś iść, w tę stronę i w tę też nie, w tę nie, ale najpierw sobie pogadamy z tobą. Proszę cię, znajdź coś, co by zastąpiło uchwyt. Inaczej nie wzniosę się z turystami ani na milimetr. Widzicie? A miałam pasek, a oddałam, żeby zrobić syrenkę ninja. Stary, nie chcę ci zawracać różowej łepetyny, ale czy mógłbyś się rozejrzeć za czymś, czym mógłbym zastąpić uchwyt? Różowego ogona? Dobra, no idziemy. Nie poganiasz mnie aż tak. O! Świat zwierząt, jestem wśród swoich. Ciekawe, co mi lew powie. Czy lubi, to na pewno weźmiemy. Ciekawe, czy lubi takie pantery jak ja, szczególnie różowe. Ojejku, to mi wygląda na dziób ptaka. Jakie to smutne. Wezmę sobie do kieszeni. Jakie to smutne. Dobra, co powiesz mi? Jam jest lew, król dżungli. My, lwy, podróżujemy w stadach, dochodzących nawet do 37 osób. 37, pamiętajcie. Nasze samice są mniejsze od nas i polują w grupach. A pomijając gadki dla turystów, to jak leci różowy. Co tam się wydarzyło? Leo, kolacja, chodź tu. Już idę, kochanie. Okej, nas nie zawołali. Ale co powiesz mi, zebrko? Cześć, jestem zebra. Jem rośliny. Trochę mam przerąbane, bo ciągle ktoś chce mnie zjeść. Trochę tak. Całe szczęście, że mam te paski. Dzięki nim polujące na mnie drapieżniki często tumanieją. Okej, chyba pomyślała sobie zebrka, że też skonsumowałabym ją. Dobra, tutaj mamy hienę. Jestem hiena. Nieszczególnie mnie lubią, ale za to mogę zjeść wszystko. Żywe, martwe, stare, młode, obojętnie co tam ma. Rozkładające się. Cześć, jestem gepard. Zagrożony gatunek, jak nie patrzeć. Gepardy są najszybszymi zwierzętami żyjącymi na ziemi. Wyciąga ponad 100 na godzinę i nawet się przy tym nie poce. No to nara. Narka. No to narka. I mamy naszych kuzynów. Mamy panterę. Pogadamy? Różowy? Różowa pantera? Hej, to ty? Nie wierzę własnym oczom. Hej, chłopaki, chodźcie. To mój kuzyn. Siema, siema. Kurczę, własnym oczom nie wierzę. Światowa gwiazda tu, w sercu dżungli. Kopę lat, mój stary. Wciąż masz ryk? Oj, nie wiem. Minęło już trochę czasu. Pewnie nieczęsto warczysz w tych swoich programach telewizyjnych i kretyńskich grach. Ej, to fajna gra jest. Ale tak przy okazji odwalasz kawał dobrej roboty. Dzięki, stary. Bardzo ci dziękuję. Hej, spróbuj, no co? Mamy fanów. Za stare, dobre czasy. Pokaż, co jeszcze potrafisz. No może raz. Instynkt to instynkt. Jakby nie patrzeć. Jesteśmy świetni, naprawdę. Mamy bawoła? Witaj w Narodowym Parku Mara, rozciągającym się na ziemiach Kenii i Tanzanii. Możesz tutaj obserwować coroczne migracje antylop. Każdego roku prawie milion z nas wędruje w poszukiwaniu wody. Wiele z nas padnie ofiarami lwów i hien, ale takie już jest życie. Trochę zasysa, ale w ogóle w porządku. Ale ogólnie jest okej, optymistyczna antylopa. Została nam jeszcze żyrafa, a z czarnym możemy pogadać? Nie, nie możemy. Jeszcze słoń, nosorożec, wąż? Nie, wąż nie chce z nami gadać. I będziemy mogli coś tutaj. Dobra, po kolei. Żyrafa jest najwyższym żyjącym zwierzęciem. Czasem dorastamy do 6 metrów. Ale nie tylko szyję, mamy najdłuższą. Oto
Język ma pół metra. Mogę zlizać lizaka jednym lizięciem. Jesteśmy teraz w części edukacyjnej. Jestem nosorożcem. I wierz mi lub nie, ale jestem zdeklarowanym wegetarianinem. Czy wiesz, że trzem z pięciu gatunków nosorożców grozi całkowite wyginięcie? Ludzie polują na nas ze względu na nasze rogi. Podobno mają jakieś magiczne moce, ale ja tego nie zauważyłem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to straszne dla naszych rodzin. No, wyobrażam sobie. Magiczny hokus pokus pasuje. Słoń jeszcze. Słonie są największymi żyjącymi ssakami lądowymi, wiedziałeś? Jesteśmy inteligentnymi zwierzętami, ale to nam niewiele pomogło. I tak skończyliśmy w cyrku. A szkoda, bo teraz jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Niektórym ludziom bardzo podobają się nasze kły, więc kłusownicy wciąż na nas polują, aby je zdobyć. Straszne stworzenia z tych ludzi nie ma co. Tak zwana kość słoniowa. Zastanawia mnie, dlaczego nie możemy z wężem porozmawiać jako jedynym. Może by się na nas rzucił. Honorowy dawca owoców. Honorowy dawca owoców. No weźmiemy sobie, ciekawe co to za owoc. Nie wiem, co to jest. Papaja? Nie wiem. Aha, dziupteka. Chciałam właśnie zobaczyć, jak wygląda dziupteka. No dobra. Mogę jeszcze raz? Jeszcze jeden? Przecież nie otworzę supermarketu. Ja chciałam być nadgorliwa i mnie różowy wziął. Zjadł. Dobra, chodźmy dalej. Mamy ludzi tym razem. Chatka? Mogę sobie wejść? Witaj w naszej wiosce. Hej. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Okej, ludzie, którzy mają stada. Dobra, z owcami sobie pogadamy. Mamy tutaj kolejną babuszkę. Dobra, śpiewają. Widzę, że to taki zwierzęcy chór się zrobił. Z kim ja chcę sobie tutaj pogadać? Tutaj na początku sobie patrzę, czy coś mogę wziąć. Już od razu. Jeszcze raz? Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Dobra, nie, nic więcej się nie dowiemy od pani. Ale do babuszki, czemu nie? Zawsze fajnie się gawędziło z babuszkami. Przychodzisz od misjonarzy? Coś za różowa ta sutanna. Cały świat uważa, że my, Masajowie, musimy zmienić naszą tradycję, by uniknąć zagłady. To nie do końca prawda. Potrafimy się przystosowywać. Kiedy trzeba, zaprzestajemy hodowli i zaczynamy polować. Jeśli to nie wystarcza, żywimy się roślinami. Zbieramy się wzajemnie i pomagamy sobie podczas emutai. Podczas emutai? Emutai oznacza czas klęski. Mój lud przeżył wiele klęsk i katastrof. Jedne straszne i okrutne, inne zaś nieco lżejsze. Choroby atakowały nasze stada, lecz mimo to przetrwaliśmy. I wciąż jakoś sobie radzimy. Tak długo, jak mamy nasze stada, tak długo przeżyjemy. Może mało wśród nas fajnych japi, ale to ich problem, że nie potrafią zrozumieć, iż ktoś może żyć szczęśliwie z
zupełnie inaczej. Jak to jest z tymi stadami? Wygląda na to, że każdy Masaj ma swoje stado. Dlaczego? Niech oni ci odpowiedzą. Chłopaki, dawaj ta. Będzie piosenka kolejna? Będzie. Masajem był, a na imię miał Masinta. Bóg uśmiechnął się do niego. Obiecał, że mu krowy da. Że krowy da. Bóg rzekł Masinto, zbuduj dużą zagrodę. Nazywamy kraj. Czy to Majka Jeżowska? Wbijaj więc zapalem pal. I zapalem pal. Masajem był, a na imię miał Masinta. Bóg uśmiechnął się do niego. Obiecał, że mu krowy da. Że krowy. Masinta dziękował Bogu za to i spytał, co może w zamian dać, a Bóg rzekł Masincie: to ode mnie dar. Lecz Bóg także go przestrzegał i rzekł głośno, że, cytuję: nie próbuj podglądać mnie. Stada z nieba szybowały w dół, jakże dziwne było to. Na widok ten gość jeden krzyknął, co czuł. Masinta chciał, by Bóg nie myślał, że to on. Zrozumcie go. Ta historia nie jest jedyną przyczyną, dla której Masaje gnają bydło. Jest jeszcze aspekt ekologiczny. Dużo chodzenia w poszukiwaniu wody i świeżego pożywienia zapewnia zdrowie koczowniczym ludom. Masinta. Hej! Pogadamy sobie z wojownikami, jak widzę. Od dzisiaj jestem pełnoprawnym mężczyzną. Przeszedłem dziś mą inicjację. Dlatego moja głowa jest ogolona i pokolorowana czerwoną ochrą. Już wkrótce będę mógł się ożenić. Wow, a ile masz lat, chłopcze? Fajna akcja! Moje gratulacje! A ile masz lat, chłopcze? Dziś powinniśmy się radować. Moja żona urodziła dziecko. Trzeba to uczcić. Uczcić biesiadą. Ale moje stado jest zbyt wycieńczone suszą i nie mogę teraz zabić byka. Z pewnością moi sąsiedzi pomogliby mi przy takim wydarzeniu. Ale wszyscy zaprowadzili swe stada na żyźniejsze ziemie. Nie możecie zarżnąć kozy albo owcy? Te zwierzęta jemy codziennie. To zbyt wielkie święto, aby jeść dziś codzienną strawę. Może mógłbyś coś zasponsorować, Może coś wymyślę. Mamuta już oddaliśmy. Ty coś mi powiesz? Nie, już nic mi więcej nie powiecie. Muszę im pomóc, nie mam pojęcia jak. Ze wszystkimi tutaj pogadałam, nawet z owcą. To co, to chyba wyruszamy dalej. Dobra, użyjemy transferusia. Nie, myślę, że owocem też nie zadowolą. Użyjemy transferusia i ruszymy dalej. Do kolejnej lokalizacji. A powiem wam, że nie pamiętam jakoś lokacji ani Masajów, nawet tej piosenki nie. Bardziej pamiętam te początkowe Syberię i Morze Martwe. Tutaj jakoś tak nowością dużo mi zajeżdża. A tu co, Indonezja? O, statek. Fajnie, ludzie w ogóle nie zdziwieni, że przybyłam. Cześć chłopaki,
Mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik, Rudziuś, to łódź rybaczka. To może złowimy jakieś sztuki? Zaróżowyś, przyjacielu. Jestem za różowa, żeby łowić jakieś sztuki? Rasiści. Dobra, co masz tam w garze, powiedz? Coś puściutki ten garnuszek. Załoga musi być głodna. O, a ja mam owoca fajnego. Tylko wymienię na coś fajniejszego. To płetwa i ogon wielkiego rekina. Jakiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon? Powód jest bardzo prosty. Pieniądze. Pieniądze? Potworne. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko? Taka lajfa, koleś. A my byśmy sobie chętnie wzięli taką płetwę, bo może nam by się do czegoś przydała. Ale nie? A ten woreczek? Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. Właśnie, nigdy nie wiadomo, ale płetwy co, jednak nie dasz? A, masz po prostu. Całe żagle przygotowane są przez nas własnoręcznie. Żadnej kupnej tandety z Tajwanu. Okej, okay, chwalimy się. A tutaj też będzie? Całe żagle. A płetwę może jednak? Nie ruszaj tych płetw. Jesteśmy tak głodni, że być może zrobimy sobie z nich zupę. Okej, okay. Czyli pewnie musimy wziąć tę płetwę, ale tak, żeby oni tego nie zobaczyli. Jeszcze zapytamy tutaj tego pana, co on nam powie. Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. Mamy doświadczenie, co mi jeszcze powiesz? Nie wiecie przypadkiem, co może być nośnikiem duszy ludzkiej? Nie mam pojęcia, jesteśmy bugisami. Przerażającymi bugisami. Handlarzami i żeglarzami, nie obawiającymi się najstraszniejszych monsunów. Swoją drogą potrzeba trochę wiatru, aby powstał dobry monsun. Jak byłem mały, słyszałem o was wiele strasznych opowieści. Nie dziwię się. Jest tylko mały problemik. Opowieści były straszne, a tutaj... Przecież to niemal sielanka. Łódeczka, słoneczko, rybki. To nasi przodkowie byli strasznymi piratami, grabiącymi wszystko i wszystkich wokół. Kto stanął im na drodze, ginął. My ze względu na czasy musieliśmy trochę wyluzować. A, to zaczyna mieć sens. Ale... Kilka miesięcy temu sąsiedzkie plemię bugisów zaatakowało statek wyładowany bogactwami. Wyrżnęli im wszystkich na pokładzie. To nie było zbyt miłe ze strony sąsiedzkich bugisów. Tak, teraz gdy liczą pieniądze, pewnie im przykro. No na pewno. Ale cywilizacja dotarła tutaj, a co nam jeszcze powie ten pan? Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować i o jedzenie, żebyśmy mogli się pożywić i o pieniądze, zdrowie, piękne kobiety czekające na przystani i o... Przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie, przesadziłeś. Łatwo ci osądzać, wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu ładnych parę dni i nic, ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną Padę. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. Z kim? Czyli tamtym Masajom muszę zapewnić wodę, czy jakieś jedzonko odświętne, a ty muszę wiatr. Nie no, prosta sprawa. Napiszę się list do Pana Boga, czy do Matki Natury. I wszystko załatwię. Ale może chcecie takiego owoca? Chcecie? Nie chcecie? O, może ty chcesz. Po co nam to? No jak to? Zjeść, głodni jesteście. Nie? Yeah. A może ptak? Dziób ptaka?
że w ich kulturze to jest jakiś przywoływacz wiatru. Po co nam to? Nie jest. Dobra, nie jest. Jeszcze zobaczę. No dobrze. Rozumiem, że stąd nigdzie nie pójdę, nie rzucę się do wody. A nie, mogę zanurkować? Serio? Wow, jeszcze podwodny świat mnie czeka. Coś to wygląda jak murena albo... ciekawe ile mogę tak pod wodą. Co powiesz mi na to? O! Coś sobie zeskrobałam z ówki. Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą ci się skorupiaki. Skorupiaki. Dobra. Chodźmy tutaj. Czym ty jesteś, wężem morskim? Jak ładnie pływamy. Pewnie mamy kartę pływacką. No i? Powiesz coś? Czy się zaciąłeś? Jestem wężem morskim. A jednak masz morski. W moim ciele jest tyle trucizny, że bez trudu mogę powalić 70 dorosłych mężczyzn. Jestem najbardziej jadowitym wężem świata. Czaisz bazę? Fajnie. Dobrze, że my jesteśmy różową panterą i nie chcę nas kąsać. A tutaj? Rany, Julek. Ta murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Może... gdybym ją czymś nakarmił, czułbym się zdecydowanie bezpieczniej. Okej, czyli mamy podpowiedź, że musimy jej coś dać. Czy to nie byłoby zbyt łatwe, żeby to były skorupiaki? No nie wiem, czy taka murena takim owocem się zadowoli, ale dobra, zobaczymy skorupiaki. Nie? Skorupiaki nie? To byłoby zbyt proste. Ale dlatego węża mogę dać. Węż. Chcesz? Skorupiaka? Jadam lepsze rzeczy! Dobra, ciebie na razie nie zaczepiam. A jeśli chodzi o owoc? Nie, nasza murena nie. Nie chcę takich rzeczy. No dobra, ale na razie do ciebie nic nie mamy. Dziuptaka nie. Dziuptaka też się nie nada. A ty co powiesz, wężu na dziób? Tego się nie je. U, jaki drażliwy. Ale nie wiem przypadkiem, czy ta płetwa z rekina by się tej murenie nie spodobała. Ale chodźmy na razie do tego zwierza. Stary, pomożesz? O czym? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocięli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej, pretensjonalnej restauracji. Może być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał? Ale bandytyzm. Rekinie, nie łam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy, albo nie nazywam się Różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, Różowa Pantero. Okej. Okay. Czy nie będziemy mureny karmić płetwą rekina? Tylko mój... zwrócimy płetwy, przykleimy mu z powrotem. No dobra, to co? Chyba czas... wynurzyć się na powierzchnię. Ja się wynurzę na powierzchnię i zakończymy ten 6 odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wreszcie wyzbyliśmy się tamtych lokalizacji i jest coś nowego, więc jest ciekawiej, tak mi się wydaje. No, nowe zagadki przed nami do rozwiązania, więc będzie ciekawie w następnym odcinku. Zapraszam was już teraz i dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!